raz. Poza tym cztery zwycięstwa z rzędu Lewisa Hamiltona, do tego jedno zwycięstwo Walteriego Bottasa. I faktycznie jest tak, że Lewis Hamilton ten tor w Austin bardzo lubi. Teraz troszeczkę te warunki obróciły się przeciwko miastu, do czego pewnie będziemy wracać, mówiąc szczegółowo o tym, dlaczego Mercedes przełamać Mercedesa. Tych dowodów w tym sezonie mamy bardzo, bardzo dużo i też na odwrót tak naprawdę niespodzianki się zdarzają, więc rzeczywiście przypominam sobie taką rozmowę z
wczesny pit stop Verstappena i brak reakcji, albo reakcją, bo brak reakcji na ten wczesny pit stop Verstappena ze strony Mercedesa. Przecież musiał być rozpisany, można sobie przewidzieć, że ta dalej się może skończyć. I widzicie, i tutaj super zagrał Sergio Perez w końcu, bo tak naprawdę Lewis Hamilton zjechał dopiero w reakcji na Sergio Perez. To jest właśnie to, czego Red Bull potrzebują od Sergio Pereza i tak naprawdę tutaj to się opłaciło strategicznie, rzeczywiście no, musieli zrobić coś innego po tym, jak przegrali ten start. Oni wcale nie byli pewni, że to się uda, tak jak mówił Cezary, my tutaj byliśmy bardzo blisko takiego pojedynku naprawdę ostatnich, być może wręcz zakrętach, to, że końcówka wyścigu się ułożyła, tak jak ułożyła też za sprawą Mika Schumachera, to jakby inna sprawa, natomiast to wcale nie było tak, że Red Bull jechał po to zwycięstwo pewnie niezagrożone, przeciwnie, tak naprawdę po obu stronach byli przekonani, że to raczej Lewis Hamilton ma większą szansę na zwycięstwo po prostu. Kurwa. Że nie mogliśmy wycisnąć więcej.